Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XD Mości, a w dzisiejszym odcinku o wielkiej szabli Tadeusza Rydzyka. Pojawiając się co roku na uroczystościach ojca Tadeusza Rydzyka, to tu, teraz przed wyborami, politycy władzy postanowili zorganizować agitację wyborczą na ołtarzu. Od naprawdę bardzo dawna nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności. To taka sama diagnoza, którą prezentuje założyciel Radia Maria, biznesmen i duchowny. Unia Europejska już czeka, żeby nas wchłonąć. Ta niemiecka Unia Europejska, przecież to jest niemiecka. Ja nie uprawiam żadnej polityki, to gołym okiem widać. Karabinami nas nie załatwili, obozami nas nie załatwili, to euro, jak oni mówią. Czyli euro. Wsparcie dla PiS jest jednoznaczne. W trakcie uroczystej mszy metropolita krakowski również mówił językiem PiSu o zagrożeniach. Do tych wszystkich, którzy chcą spalić naszą wolność i suwerenność. I atakującym Zachód i wspólnotę europejską. Takiej Europy, jaka ona jest, chorej, zagubionej, pozbawionej przyszłości. I przez wtrącanie się do polityki Jędraszewski nie został kardynałem. Biskup jednej z najstarszych metropolii w Polsce właśnie znów nie został kardynałem. Papież powołał arcybiskupa z Łodzi Grzegorza Rysia. Papież Franciszek mianuje kardynałami ludzi podobnych do siebie bądź wręcz identycznych. O co chodziło z szablą na początku odcinka? To zobaczcie, bo to nie były żarty. Rząd pieniędzmi spółek Skarbu Państwa wręcza prezenty ojcu Rydzykowi. Tak Jacek Sasin dał ojcowi Rydzykowi miecz warty 250 tysięcy złotych. Nie przesłyszeliście się. Gdzie tu rozdział Kościoła i państwa? Kościół jest absolutnie, całkowicie, bezwzględnie rozdzielony do instytucji państwowych i tak pozostanie. Paulini z Jasnej Góry pozwalają na propagandowe przemówienia władzy na ołtarzu. Nie można oddać władzy tym, którzy chcą nas z tej drogi zawrócić. Kościół w służbie PiS, PiS w służbie Kościoła. A TVN w służbie Platformy Obywatelskiej, no bo która telewizja przyjeżdża do polityka na posesję nagrać krótką przebitkę do swojego materiału. Skąd twierdzę, że przyjechali do niego do domu? Porównajcie sobie te dwa kadry. Stawianie znaku równości pomiędzy PiS-em a Kościołem szkodzi naprawdę bardzo Kościołowi. PiS zmieniając kodeks wyborczy i ustanawia... Poseł Kantak to chyba naprawdę dobrze się bawił na tej imprezie. Mając lokale w małych miejscowościach, liczę na to, że proboszczowie pomogą im wygrać wybory. Katarzyna Kolenda-Zaleska. Myślicie, że ten miecz był przesadą i ogromnym marnotrawstwem naszych pieniędzy? To zobaczcie teraz. Ile miesięczna emerytura? Tu jest, proszę pana, napisane. 1836 zł miesięcznie. To temat, od którego PiS chciałoby w kampanii uciec. Obok milionerzy. Bo wygodniej jest połączyć wybory z referendum i skupić się na takich fałszywie przedstawionych dylematach. Czy chcą na polskich ulicach mieć, tak jak chciał Donald Tusk, Paryż w Warszawie, Francja płonie, a my chcemy mieć spokojne ulice. Aż przypomniały mi się stare, dobre czasy, minęła XD20, gdzie Janusz Kowalski w każdym odcinku robił dobrą robotę. A to zupełnie inne, do tego prawdziwe porównanie. Na zdjęciu emerytowany marynarz, a obok postać Janusza Kowalskiego. Dziś posła PiSu, który jako wiceprezes w państwowej spółce, a został nim po wygranych przez PiS wyborach, zarabiał miesięcznie średnio 130 tysięcy złotych. To ponad 70 razy więcej niż ten emeryt z Kołobrzegu. I doprowadzimy do tego, że po wyborach sprawdzimy, kto jeszcze na tym zarobił. Rozliczymy z każdej złotówki. Tak, tak, będzie rozliczane tak samo, jak każdy następny rząd rozliczał swoich poprzedników i żaden poprzednik jeszcze nie został rozliczony. Kolejny zarzut opozycji w sprawie połączenia kampanii referendalnej i wyborczej dotyczy tego. Nie ma limitów, nie ma wyraźnych reguł, co z nadwyżkami. To musi być przedmiotem referendum. A to oznacza, że kampania referendalna nie podlega kodeksowi wyborczemu. Politycy obozu władzy będą więc mogli wydawać pieniądze na billboardy, spoty, na organizację wizyt i spotkań bez żadnych ograniczeń i dowolnych źródeł finansowania. Wystarczy, że będą to robić w temacie kampanii referendalnej z takim pytaniem. Czy akceptujesz politykę rządu, która odrzuca przymusową relokację
nielegalnych imigrantów. Finansowanie publiczne tego zagadnienia będzie jednocześnie finansowaniem przekonywania do stanowiska rządu. No co absolutnie nie powinno się toczyć, bo to wpływa na, może wpłynąć na wynik wyborów. Politycy jak zawsze szukają sposobu, żeby wydać nie swoje pieniądze i przy tym wygrać wybory. Ale to już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!